Cześć, nazywam się Monika Mrozowska i mam dla Ciebie kolejny przepis z dużą zawartością wapnia. Tak naprawdę pierwsze objawy niedoboru wapnia bardzo ciężko zauważyć. Możesz czuć się senna, mieć bóle mięśni, poważniejszym stadium będzie próchnica, a już takim najpoważniejszym łamliwość kości. Dlatego wapń w ciąży naprawdę jest bardzo istotny. Do dzisiejszego przepisu potrzebne nam będą bułeczki, najlepiej graham, ogórki kwaszone, śmietankowy serek do smarowania, sezam, który ma bardzo dużą zawartość wapnia, starty parmezan oraz pomidor i masło. Zaczniemy od sezamu, z którego przygotuję gomasio. Gomasio, czyli sól sezamowa. Na patelnię wrzucam mniej więcej 5 łyżek sezamu, płaską łyżeczkę soli, nawet trochę mniej, nawet pół łyżeczki soli. I teraz to wszystko podpiekam, aż sezam będzie miał złocisty kolor. Sezam zawiera bardzo dużą ilość wapnia. W 100 gramach sezamu mamy prawie 10-krotnie więcej wapnia niż w takiej samej ilości mleka. Dlatego warto włączyć go do diety kobiet ciężarnych. Od czasu do czasu mieszamy, żeby sezam się nie przypalił. Podprażony sezam miksuję na drobny proszek w mikserze. Taka sól sezamowa jest bardzo zdrowa, a pomaga ograniczyć spożywanie soli. Sezam możesz też zmielić w młynku do kawy albo utrzeć go w moździerzu. Grahamki kroimy na pół i tę wewnętrzną stronę delikatnie posmażamy na maśle. Pomidora kroimy w cienkie plasterki. Ogórki również. Podpieczoną bułkę smaruję serkiem śmietankowym. Na tym układam plasterek albo więcej pomidora, ogórki. Teraz to wszystko posypuję dosyć dużą ilością uprażonego sezamu i dodaję jeszcze starty parmezan. Teraz przykrywam tą drugą połówką i na patelni całą grzankę podpiekam jeszcze z dwóch stron. Gotową podpieczoną grzankę możemy jeszcze przekroić na pół